Nasze piękne Bizancjum toczące wojnę o przetrwanie, ale nie nasze przetrwanie, ale Nizalidów przetrwanie z potężną ekonomią. Nie, szczerze mówiąc, to jest żałosna ta ekonomia. Patrząc na to, co ostatnio zrobiłem w Wenecji, mam potężną armią. Nie, no nawet armii nie mam przekoksanej. To podejście jest nieudane. Nawet w technologii nie jestem rozwinięty. O co tu chodzi? Dyplomatyczne, ilościowe oraz administracyjne idee, więc w teorii powinno być tutaj bardzo dużo podbijania. A też w zasadzie go nie mamy za dużo. 1531 i mam tyle, co na mojej Wenecji 1500 rok. Straszne. Jedyne, co nam tutaj się udało, to... Pierdź się na tron żółtego kanarka. Niemniej toczymy wojnę, a naszym celem jest odbicie o tych kilku prowincji. Piękny następca. I to następca, który pojawił się bez Alt F4 na streamie, który obecnie prowadzę na Twitchu na Lukas Hatfu. No, chyba przegiąłem troszeczkę z Gaveringiem Imperium Rzymskiej, tak go może mieć dość sporo, ale to dla nas wciąż za mało. Dlatego lecimy z budowaniem budynków. Tylko w sumie wcześniej się upewnię, że mam właściwe, odpalone rzeczy. Gathering! Mój ulubiony ostatnio event. Tańsi advisorzy. Chyba znerfiony na Antebellum. Naprawdę jestem dzisiaj taką blondyną, że zastanawiam się, dlaczego nie oblegam swojej własnej prowincji. W tej wojnie za dużo nie wziąłem, ale mamy już dostęp do Iraku. Szkoda, że jest w koalicji przeciwko mnie. Jak zapobiec koalicji? Dostać bardzo szczęśliwy event na poprawianie relacji. Tutaj mam pewną nową decyzję, której wcześniej nie zauważyłem. Jestem w trakcie pokoju i możemy zmienić naszą nazwę na Istrum. Jej! Nie czuję już tej epickości jak przy Bizancjum. No nic, no to pozostaniemy i gramy dalej jako wschodni Rzym. Nie wpłynęło to na żadne nasze misje dalsze. No i ostatecznie naszym celem jest wciąż odtworzenie prawilnego Rzymu. We will take Jerusalem! Patriarchat Antiocha? Tak? Tak to się tłumaczy? Może być! Dalej dostajemy darmowe galerki i do końca gry na Cyprze statki nas kosztują o 50% mniej. Bardzo fajne. Czas też odzyskać świętą ziemię. Dostajemy do końca gry Gathering Capacity Modifier plus 10%. Ooo! Tańsze budowanie cudów. Wyjebiście. I teraz przede mną stoi ciężka decyzja. Czy lecimy na wojnę z papieżem, bo akurat dużo jego sojuszników nie odpowie, czy lecimy zdobyć Paryż i całą Frankię pod naszego buta. Macie rację, czemu nie oba? Frankia z sojusznikami ma jedynie 100 tysięcy wojska, papież z sojusznikami drugie 50. I tak nam nasze dwa konflikty się prezentują. Zaatakujemy przez Włochy aż w kierunku Franki. Z nasze legiony pod dowództwem moich wiernych widzów ruszają do podboju. A papieska flota mnie topi, nie. No dobra, żartowałem. Rozpoczynamy naszą inwazję od desantu na Włoszech. Będziemy atakowali w górę. Come here, papież! Bum, 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 bum. Piękne stack wipe'y na naszych górskich fortach. Uciekamy, Frankia przyszła! Nasza inwazja na papiestwo niestety musiała zostać zakończona na tych trzech prowincjach, ale nie jest to aż takie złe, bo dokonaliśmy inwazję! Na Włochy. Jednocześnie dostaliśmy roszczenia terytorialne do dalszych podbojów. Azrael, nie, damy radę? No niestety pechowo się wbiliśmy w wojska frankijskie. Niezłe statystyki ma Frankia. 4-7, dużo morali, ale piękne zwycięstwo odnieśliśmy. Nasze legiony dotarły do Lombardii. Run, Forest, run! No nic, musimy się wycofać. Bardzo duże staki ma Frankia. Tym razem na pewno wygram tą bitwę. Na pewno to się uda. Mam taką nadzieję. O! Nie no, jeszcze dosyłają wojsko? No nie! Generał nasz pole któryś! Oh my god. Dajcie chłopaki radę, dajcie! Nie, dobra, wygrana. Załamują mi się szeregi. Niepokonane bizantyjskie legiony. Tfu! Nie Bizancjum, ale zachodni... Tfu! Wschodni Rzym! Aha, zbejtowałem Frankię, teraz się w nas wbiła na dwóch minusikach. Wszystko było wyliczone, bo fort padł tuż przed. Frankia się zdecydowanie uwzięła i chce toczyć bitwę za bitwą, no ja tego nie rozumiem. Lombardia płaci, szkoda, że tak mało. Fortu mi nie zdobędzie. Gdzie mój admirał? O, moja flota to zaboli. Aż taki przekoksany to ja nie jestem, żeby toczyć walki bez admirała. Och, jest, jest!
5% mniejsza agresywna ekspansja w momencie, kiedy mam do zdobycia całą Frankię pod Unię Personalną. Nasze legiony dotarły pod Paryż, a frankijskie legiony docierają pod Konstantynopol, więc chyba trzeba będzie tutaj się przewieźć. O nie! Bardzo mnie to zastanawia, dlaczego Frankia chodzi tak, widzieliście to, przed chwilą przeszła przez jedną prowincję, 6 tysięcy ludzi tu im zginęło. Ile ja to autonomii mam? Jakim cudem ja to wygrałem? Jeszcze takie straty im zadałem? Wow! Xeruk, rządzisz. Czas na zemstę za te wszystkie bitwy, które przegrałem. Oj, myślałem, że będzie fajny stack wipe. Wciąż jest na niego szansa. Nadal jest na niego szansa. Jej! Bierzemy Phoenix Rises Core Creation Cost minus 20%. Wspaniałe zwycięstwo Rzymu! Obaliliśmy tego fałszywego imperatora! What? Czemu mam wojnę z Andaluzją? Co tu się wydarzyło? Nie taka zła ta koalicja. Wow, 1540 i widzę resztę świata. No niestety, reszta świata widzi też mnie. A co to taki duży Yuan? To tu postawił. Nasi legioniści mają strzelbę. Czas osiedlić Greków w południowych Włoszech. Ej, naprawdę mam tu osiedlonych Greków. Frankia jest mega lojalną Unią. Tylko czemu ma tak mało wojska? No to Holy Roman Empire już sobie nie podziała, bo za Frankię ma naprawdę sporo minusów. Przewodzimy legiony z powrotem do Włoszech. Czas obalić fałszywego papieża. Jak miło. W sumie nawet nie wiem, kiedy ja to wszystko obległem. Jakoś tak szybko i sprawnie to poszło. Ja nie mogę, znowu sobie spaliłem Wenecję. 75 dewastacji za jej odbicie. To nie może się przecież źle skończyć dla nas, prawda? Teraz trzeba tylko okorować i nawrócić Rzym. Boże, jakie to tanie! Marsz na Rzym oraz... wow! Do śmierci naszego władcy dostaliśmy jeden punkt dyplomatyczny oraz zwiększone morale o 10%. Naprawdę mocne. No to jakby to powiedzieć, kolejny cel Aleksandria. I odbiliśmy Rzym. Naprawdę. No i dotrwaliśmy do Evangelic Union, czyli wojny religijnej w Holy Roman Empire. A ona nam się może prezentować niekoniecznie tak różowo. Palonko! Czekałem na to. Ua, o tak, o. Widzicie, wojsko dorekrutowałem pod kapa praktycznie i co? Koalicja się rozwiązuje. Boją się nas. Potężne legiony bizantyjskie. No to czas zaatakować Aleksandrię. Mamy gigantyczną przewagę. Jak mu flota spłynęła, niesamowite. I w sumie dokończmy flotę Nizarida. I czyżby tym razem było... o, myślałem, że już do końca. Szybka, skuteczna wojenka i połączyliśmy nasze terytoria. Czas coś odtworzyć i dostać do końca gry dwa siły do misjonarzy. Wyjebiste to jest. Skasowałem papieża! Udało się, wreszcie mamy królową z miast wykonaną misję. Plus 50% do produkcji w tej prowincji. Masakra totalna. Czy to dużo, czy to mało? No, tylko 5 lat zapomniałem podłączać edykty. Z tego co widzę, musimy teraz zebrać 3000 golda, a nawet więcej, 5000 golda na zbudowanie Hagi Sofii do poziomu 3. Następnie na przykład też musimy rozdać aż 50 prowincji jako patriarchat, co też w sumie mogę już robić. Nie mogę tego robić? Czemu nie mogę tego robić? Naprawdę? A, weźmy na chwilę mniej buntów zawsze na propsie i od razu możemy konsekrować te terytoria. Ale na szczęście od czego mamy darmowe pieniądze? A, najlepiej wiadomo, za cudę budować projekty narodowe. No to teraz może zmieńmy jednak na manpower dodatkowy, żeby nam szybciej odrastał, bo zamierzam go wydać na... Wasze życie zostanie poświęcone! Resetrujemy trusa z Nizaridami, rozbudowaliśmy Hagię Sofię, dzięki czemu wykonaliśmy misję na jej renowację i mamy teraz do końca gry przyrost prosperity w naszej najlepszej prowincji. Zjedliśmy też naszych wasali, przez co nasze granice wyglądają już teraz znacznie lepiej. No to doszło do dużej wojny w Holy Roman Empire. Mi to jest na rękę, łatwiej będzie ich podbić. I raczej tą wojnę wygra protestantyzm, więc szykujmy się na No Cassius Belli wojnę z cesarzem Holy Roman Empire, który raczej będzie protestant. Nie no, szlachta znowu mi się buntuje, no co za ludzie. Czas naszej inwazji na Irak. Biedny kraj. I równoczesna inwazja na Nizaridów. Zaginiony
rzymski legion siedzi w tej prowincji od jakichś 30 lat. Ale ten Izaryt łatwo się bejtuje na moje staki, żeby dostać bęcki. Ktoś mi tutaj ucieka boczkiem. Coś czuję, że cesarz przegrywa wojnę w Świętym Imperium. Protestantyzm wygrał wojnę, więc czas rozwiązać Holy Roman Empire. Nie, Baku, nie! Jakie to jest smutne. No i pięknie, wszystkie prowincje egipskie zdobyte. Dzięki temu możemy wykonać dalej nasze misje. Triumf w Egipcie! Oh my god. Czemu nie wykonam tej misji, kiedy Nizaridzi by zginęli? Więcej Army Tradition bym miał dzięki temu. 20 tysięcy marynarzy zawsze na propsie. Oraz co nam zostało dalej? Rozbudowa Aleksandrii do 30 poziomu. Szkoda, że nie mogę wykorzystać tych ochotniczych pracowników w tym miejscu do rozwinięcia developmentu. Tutaj coś to o tym powiedzieć w monumencie. Mój mózg po prostu nie funkcjonuje. Rozwiązać Holy Roman Empire. Łatwo poszło. I jest to zazwyczaj jeden z najlepszych momentów na rozwiązanie Holy Empire, zaraz po wojnie religijnej, bo jest jeden cesarz, najczęściej również jeden elektor, może czasem dwóch, żadni przeciwnicy, no to co, dają mi hajsy, niech spadają z tej wojny. Rozwinęliśmy Holy City of Jerusalem do 3 poziomu i dzięki temu mamy dodatkowego misjonarza, a kolejną fajną sprawą jest to, że właśnie odpalamy pewien event, który nam daje... Wow, dodatkowy Patriarch Authority do końca gry plus 1. Niech będzie! Możemy też zrobić misję na Patriarchat Aleksandrii, co nam daje misjonarza tańszego. I w sumie bardzo jestem ciekaw, co robi ta schizma, czyli zażegnanie schizmy, zagłaskanie schizmy. Sprawdźmy! No i się nie pozmieniały. Część państw katolickich zmieniło się na prawosławne. No niestety chyba to nie dotyczy protestanckich i reformet, więc trzeba było jednak dążyć do zażegnania tej schizmy jak najszybciej. Prawosławie w Irlandii. Szybka wojna o ładne granice. No i od razu ładniejsze granice. Ua, trochę przegiąłem. Jako, że mamy mnóstwo roszczeń do Włoszech oraz głównie tu właśnie Włoszech nam brakuje do odtworzenia Imperium Rzymskiego, no to chyba jednak czas najechać je do końca. Na skromny początek. I jednocześnie wypełniamy misję Warrior of the Faith. I jeżeli mamy 75 więcej Patriarch Authority, dostajemy do końca gry 5% morali. Mega mocne. A co tutaj jeszcze dalej mam zrobić? Jako kolejne idee wziąłem te specyficzne dla Antebellum, czyli State Government Ideas. Są niesamowicie mocne. Gathering Capacity, korupcja, separatyzm w prowincjach, zmniejszona autonomia, absolutyzm, zmniejszone koszty dewa. No te mi się w sumie nie przydadzą, ale dostajemy też Administrative Efficiency, a do podbojów jest to epickie. Nawracamy naprawdę na potęgę tym Rzymem. Ech, niefortunnie się troszeczkę wbiłem. Zemsta będzie nasza. Ej, dosłownie. No, mam regencję? Kiedy mi władca umarł? I jeszcze, oh my god, 10 lat pokoju. No nic, wojska dół, forty w dół i lecimy, robimy ekonomię. Bo czemuż by nie? Mamy naprawdę sporo monumentów do budowy w naszych granicach, które już mogę stawiać. Ale to jest mocne! Za jeden punkt miesięcznie mamy system beaconów, który przyspiesza ruchy naszych wojsk o 15%. Niesamowicie mocny system. Bardzo fajne. Wreszcie mamy jedną z najpotężniejszych misji. National Manpower w naszych prowincjach plus 25% i patrzcie, Core Creation Cost zwiększony na naszych ideach narodowych, co jest mega przekoksaną rzeczą i naprawdę fajnie by było, jakby Paradoks kiedyś też coś takiego wymyślił do siebie. Możemy też wreszcie postawić mury Tatka. Od razu na 3 poziomie? Wow! Chociaż same w sobie nie dają nic fajnego. O nie! Yuan określił mnie swoim rywalem. Wow! Chciałbym to zobaczyć. Jednak napis Yuan nie jest aż taki epicki. Nowy władca na tronie? No to ruszamy z podbojami dalej. 2 punkty dyplomatyczne. No, taka edukacja to popłaca. No, jak widzicie, po dłuższej przerwie w wojnach, no to lecimy z koksem. 4 na raz, a w sumie nawet jeszcze więcej za chwilę będzie. W sumie na Bałkanach też dalej puszujemy. No to czekamy na pierwsze skorowanie. Kolejne wojny. Na Antebellum się chyba dostaje coś więcej agresywnej ekspansji. Ups. Jak papieżem ostatnio podbijałem, to nie było jej aż tak dużo. Nasze armie już gotowe. Dużo pieniążków. No to czas dokonać naszej inwazji, no bo Andaluzja siłą rzeczy leci z inwazją na południe i mamy ją totalnie w... My god, 7 misjonarzy, nawet się nie wyrabiam z klikaniem. Z łatwością oramy Andaluzję, kawałeczek sobie łyknąłem, w sumie to nawet nie chcę wiedzieć, jakie mam koalicję w tym momencie. A potrzebowałem tylko tej jednej prowincji. O ja pierdzielę, serio, muszę się z tym wszystkim bić? Jednak pokój zawarłem i koalicja się rozwiązuje. Powiem wam, że...
uważam, że powinna być lista monumentów, które mogę ulepszać, bo ja tylko chodzę po tych prowincjach i patrzę, gdzie mam jakiś monument ulepszony. Jasne, są kolorki i tak dalej, ale czasem przecież w jednej prowincji mam więcej niż jeden monument i wtedy też muszę to klikać. Poza tym za dużo tych monumentów. No to już naprawdę ostatnia prowincja za 3 lata. Wreszcie mogę to kliknąć, ale w Hugo za późno. No i zmienia nam się piękny napis na Roman Empire i zobaczmy jego idee, które są chyba standardowe, takie jakie mamy w Europce. I powiem wam szczerze, bizantyjskie są lepsze. Misje pozostały bez zmian, więc dalej byśmy szli drogą ku chwale Imperium Rzymskiego. No tym bardziej, że już rozwiązaliśmy Imperium fałszywe, więc...